Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić 5 książkami, które niedawno czytałam, a które uważam, że są naprawdę godne polecenia. Pierwszą książkę dostałam od wydawnictwa Sharon do zrecenzowania. I jest to strzał w dziesiątkę, absolutnie. Książka bardzo niepozorna. Po okładce nie wiem, czy bym ją wybrała, nie wiem, czy bym ją w ogóle zauważyła, ale jest maksymalnie cudowna, bezcenna. Książka Timothy'ego Kellera i momentami też ze wstawkami jego żony, Kathy Keller, Istota małżeństwa, pod tytuł Jak z Bożą mądrością radzić sobie ze złożonością małżeńskiego zobowiązania. Książka zarówno dla singli, jak i dla małżeństw. Uważam, że to powinna być lektura obowiązkowa dla każdego, kto przygotowuje się do małżeństwa. Bardzo ciekawe podejście, momentami mocno teologiczne, bo Timothy Keller bardzo w taki teologiczny sposób opisuje w ogóle podstawy małżeństwa. Skąd się wzięło małżeństwo? Po co jest małżeństwo? Co kultura dzisiaj uważa na temat małżeństwa i jak nam wciska kit w pewnym sensie? Po co jest to małżeństwo? Jestem bardzo zachęcona tą książką. Nie owija w bawełnę, że małżeństwo nie jest łatwe, ale z drugiej strony nie demonizuje małżeństwa. I to jest bardzo cenne. Książka właśnie momentami teologiczna, trzeba przyzwyczaić się do tego stylu, ale jest bardzo dobrze przetłumaczona, bardzo fajnie napisana i dla mnie, kiedy ją czytałam, po prostu momentami otwierały mi się oczy i mówiłam sobie, wow, to można tak jeszcze popatrzeć na to i można tak nazwać. Chciałabym Wam przeczytać ze dwa fragmenty z tej książki, które szczególnie poruszyły moje serce. Gdybym chciała przeczytać wszystkie, które mnie poruszyły, to tutaj siedziała z Wami kilka godzin, ponieważ co i rusz coś podkreślałam. I zamiast poszukiwać znaczenia małżeństwa w zapieraniu się siebie, rezygnacji z osobistej wolności i poddaniu się obowiązkom życia małżeńskiego i rodzinnego, małżeństwo zostało zdefiniowane na nowo jako sposób na uzyskanie zaspokojenia emocjonalnego i seksualnego oraz osobistego spełnienia. Nie oznacza to, że to osobiste spełnienie nie zawiera się w małżeństwie. Nie oznacza to, że nie ma tego zaspokojenia emocjonalnego i seksualnego. Ale ważne jest to, jak spoglądamy na to i jak Panu wymyśli to małżeństwo. I drugi cytat. Myślimy o potencjalnym małżonku przede wszystkim jako o ukochanym lub żywicielu rodziny. A jeśli dodatkowo ta osoba okaże się jeszcze dobrym przyjacielem, to wspaniale. A powinniśmy podchodzić do tego odwrotnie. Najpierw oceniać pod kątem przyjaźni. Szukać osoby, która rozumie nas lepiej niż my sami. Która sprawia, że przy niej stajemy się lepszym człowiekiem. A potem zastanowić się, czy ta przyjaźń może przerodzić się w miłość i małżeństwo. Tak wielu ludzi rozpoczyna swoje związki od niewłaściwej strony i kończy małżeństwa, które niczemu nie służą i do niczego nie prowadzą. Bardzo Was zachęcam do przeczytania tej książki. Jedna malutka uwaga, to jest właściwie prawie że w przypisie kwestia rozwodów, którą tutaj porusza. Nie do końca zgadzam się z tym. On dopuszcza powtórne małżeństwa i rozwody tam, gdzie ja bym ich nie dopuściła ze względu na nauczanie Kościoła i to, jak rozumiem Pismo Święte. Ale to jest tylko mały niuansik. Mówię właściwie w przypisach, bo książka nie jest o tym, natomiast cała podstawa jest niesamowita i warto ją przeczytać. Istota małżeństwa Tima Kellera. Kolejną książką, którą bardzo Wam chciałam polecić, to jest już kolejna z rzędu książka Marcina Zielińskiego, Góra 8 błogosławieństw. Jest to książka, która jest oparta właśnie tematycznie na tych 8 błogosławieństwach, kręci się wokół tej tematyki i praktycznego życia wierzącej osoby. Co to oznacza? Co oznaczają te błogosławieństwa? Książka jest w formie wywiadu rzeki dwóch autorek, Anny Stryniewskiej i Katarzyny Szkarpetowskiej. Pytają się Marcina właśnie o te różne błogosławieństwa, co dla niego oznaczają. I chciałam Wam przeczytać tutaj 3 fragmenty. Bardzo to, co mnie najbardziej w tej książce poruszyło, to prawość, na którą zwraca uwagę Marcin, że jest kluczowa w życiu osoby wierzącej.
Na czym jeszcze polega bycie ubogim w duchu? Na pewno na tym, że człowiek decyduje się na walkę wewnętrzną z grzechem. Na przykład nie pozwala sobie na pożądliwe spojrzenie na ulicy. Przykładowo, idziemy do pracy czy na uczelni i wiemy po pierwszym przypadkowym spojrzeniu, że któraś mijająca nas koleżanka odsłoniła za dużo. Podejmujemy wtedy świadomą decyzję, że zdyscyplinujemy swój wzrok i nie odwrócimy głowy raz jeszcze w tę samą stronę. Może to i trochę śmieszne, ale tak się wygrywa duchowe bitwy. Takiej samej dyscypliny potrzeba i w innych dziedzinach życia. Więc ta prawość jest tutaj bardzo fajnie wyeksponowana i myślę, że bardzo ważna. Druga rzecz. Marcin zwraca uwagę na to, że życie Bożymi zasadami powinno być radością. Mówi tak. Życie Bożymi zasadami powinno być dla nas czymś naturalnym. Nie ciężarem do zrzucenia, ale celem, do którego będziemy dążyć. I ostatni fragment. To, czym się karmimy, co widzą nasze oczy, co słyszą nasze uszy, z jakimi ludźmi przebywamy, nawet to, jakiej słuchamy muzyki, buduje naszą wiarę. Umacnia ją bądź osłabia. Więc zachęcam Was do sięgnięcia po tą książkę. Książka się czyta bardzo fajnie i lekko i można ją czytać sobie na przykład wieczorami po kawałku. Ja ją czytałam właśnie sobie wieczorami przy wieczornym myciu zębów. Kolejny fragment książki. Czyta się bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie i jest bardzo zachęcająca. Też sporo podkreślałam. Kolejną książką, którą Wam bardzo chciałam polecić, jest książka bardziej skierowana do kobiet, ale nie tylko. Lea Darrow, Inna strona piękna. Świadectwo nawróconej modelki. Fantastyczna historia. Dopiero kiedy ta książka została wydana w Polsce, po raz pierwszy poznałam postać Lei. Jest zwyciężczynią America's Next Top Model. I dzięki temu wzbiła się właśnie na te szczyty modelingu. I ta książka opisuje, w jakim punkcie ona kiedyś była i w jakim punkcie poszukiwania tego właśnie piękna i tej troski o piękno była, jak Pan Bóg ją dosłownie w tym spotkał, kiedy doznała takiego olśnienia, że to nie jest ta droga, którą chce iść. Bardzo mi się podoba to, jak Lea właśnie odsłania różne aspekty piękna. Mówi na przykład tak. Swoją drogę ku pięknemu życiu musiałam rozpocząć od odniesienia się do niewygodnej rzeczywistości, w której nigdy nie pytałam Boga, czego On dla mnie chce. Zawsze się obawiałam, że Jego plany sprawią, że będę nieszczęśliwa, niekochana, bezwartościowa w oczach świata. Teraz rozumiem, jak absurdalne było to myślenie, ale wtedy całe moje życie kontrolował strach, kiedy uświadomiłam sobie, że Bóg pragnie mojego szczęścia. Że chce, abym doświadczyła autentycznej miłości i się nią dzieliła, a także abym żyła prawdziwie pięknym życiem. Łatwiej było mi ofiarować Mu samą siebie i moje wybory. Od najmłodszych lat słyszysz, że możesz i będziesz mogła być kim tylko chcesz. Ty, nacisk kładzie się na Ciebie, tak samo w poradzie. Musisz zgłębić się w samego siebie, by dowiedzieć się, czego naprawdę chcesz. Chrześcijańska postawa jest zupełnie inna. Zamiast szukać odpowiedzi w sobie, zwracasz się do Boga. Kiedy Go pytasz, jak ma wyglądać Twoje życie, On objawia, co dla Ciebie zaplanował. Zgodnie ze słowami Księgi Jeremiasza, ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was. Boże plany są zawsze piękniejsze od naszych. Taką perspektywę oferuje chrześcijaństwo. Piękne i święte życie nie jest skoncentrowane na nas, ale na Bogu i na innych. To, co mi się jeszcze bardzo podoba w tej książce, to jest jej podejście autorki do skromności w ubiorze. I jest cały dodatek o tym, w jaki sposób podejść do skromności, co nosić, czego nie nosić, jak nosić. Oraz ma nawet cały dodatek o składnikach kosmetyków i różnych rzeczy, jedzenia też, których warto unikać. Bardzo praktyczna książka. Więc naprawdę Lea jest bardzo zachęcająca. Zaczęłam obserwować niedawno jej profil na Instagramie i cały czas jestem zbudowana tym, co mówi i jak zachęca szczególnie kobiety do poszukiwania prawdziwego piękna. Czwartą książką, którą Wam chciałam polecić, jest książka typowo dla kobiet, Priscilla Shearer, Nieustępliwa, podręcznik strategicznej, świadomej i kluczowej modlitwy dla kobiet. Tą książkę także dostałam do recenzji z wydawnictwa Sharon. Autorkę możecie kojarzyć, ponieważ jest znaną amerykańską mówczynią, ale przede wszystkim zagrała w filmie War Room – Siła modlitwy. Tutaj jest jej zdjęcie. Możecie sobie ją zobaczyć.
Byłam zaskoczona tym, jak praktyczna jest ta książka. To nie jest teoria, to jest czysta praktyka. Priscilla dzieli się tutaj 10 strategiami, w jaki sposób się modlić. Zresztą książka została właśnie zainspirowana filmem War Room. W jaki sposób konkretnie w danych dziedzinach życia, a jest ich właśnie 10, które ona opisuje, między innymi relacje, między innymi czystość i jeszcze 8 innych, w jaki sposób brać Słowo Boże i walczyć. I ona na samym początku tutaj pisze: chciałabym, aby zyskała pełny obraz tego, co Cię czeka. Zanim skończy czytać tę książkę i pracować przy jej pomocy, powinna zamykać się z wielkim trudem. Powinna być zauważalnie zdeformowana. Jej grzbiet zagięty pod takim kątem, że nawet gdybyś położyła na wierzchu przedpotopową książkę telefoniczną, nie udałoby Ci się wyprostować i wygładzić kartek, które zrobiły się chropowate i niekształtne. Używana całym sercem, jak z pola bitwy, nie dająca się do ponownego ofiarowania komuś w prezencie bożonarodzeniowym. Dlaczego tak pisze? Dlatego, że właśnie daje broń, daje różne wersety, daje różne strategie. I każdy rozdział zaczyna od takiego zdania, stwierdzenia: gdybym była Twoim wrogiem, w sensie diabłem, to bym zrobiła to i to. Więc w związku z tym odwróćmy to i zacznijmy działać dokładnie w przeciwnym kierunku. Książka jest niesamowicie zachęcająca i też właśnie taka, którą można sobie dawkować po jednym rozdziale, powolutku, bardzo praktyczna. No moja jeszcze nie jest tak zniszczona, przeczytałam ją na razie tylko raz, ale podkreśliłam sporo rzeczy i zostałam zachęcona, więc bardzo Wam, szczególnie kobietom, polecam tą książkę, Nieustępliwa Priscilla Schiller. Ostatnią książkę, którą chciałam polecić, nie mam jej w wersji papierowej, tylko tutaj na moim czytniku książek, to jest książka Kristen Clark i Bethany Beal, ich trzecia książka pod tytułem Sex, Purity and the Longings of the Girl's Heart, czyli seks, czystość i pragnienia kobiecego serca. Dostałam ją właśnie w formie e-booka i byłam zaskoczona tym, jak w piękny sposób można mówić o seksualności. Dziewczyny pisały ją z perspektywy jedna mężatki, druga jeszcze wtedy nie mężatki. I to jest bardzo cenne doświadczenie, ponieważ seksualność nie zaczyna się po małżeństwie, tylko jest cały czas i towarzyszy nam cały czas, ponieważ Pan Bóg stworzył nas istotami seksualnymi. I tak było od początku i to jest dobra rzecz. I dziewczyny zwracają uwagę między innymi na to, że często w Kościele, globalnie mówiąc, w różnych krajach, generalnie w Kościele chrześcijańskim, mówi się do pewnego momentu, jakby pokazuje się, jesteś młody, więc uciekaj od seksu, bo to jest po prostu nieczystość i tak dalej. Po czym nagle bierze się ślub i nagle wszystko jest super i wszystko seks jest super. Natomiast gdzieś brakuje takiego połączenia i wydaje się, jakby seks był zły przed małżeństwem, jakby seksualność była zła, inaczej, seksualność była zła przed małżeństwem, a po małżeństwie była dobra, a seksualność jest dobra w całości. Brakuje nam, myślę, momentami dobrego nauczania na temat seksualności. Ponieważ o czystość potrzeba dbać i przed małżeństwem, i już w małżeństwie. I ta książka jest bardzo też praktyczna, bo pokazuje na przykład zmagania dziewczyn, które miały autorek konkretnie. Na przykład jedna z nich miała zmagania z masturbacją. I jest pokazane, jak prawda wyzwala, jak wyznanie tego, że ma taki problem, a wyznała swoim rodzicom, było to strasznie trudne dla niej, strasznie upokarzające, a jednak wyzwoliło ją. Druga z nich opowiada o tym, jak zmagała się z różnymi pożądliwościami i w związku z tym, że czytała dużo powieści, takich romantycznych, chrześcijańskich, ale romantycznych. I jest bardzo dużo takich rad, bardzo praktycznych, i także pytań różnych dziewczyn. Bo dziewczyny, autorki, zanim napisały tę książkę, zrobiły takie badanie na swoich czytelniczkach, odbiorcach newslettera, ponad chyba 300 czy 400 kobiet, czego chciałyby się dowiedzieć w tym temacie. I odpowiadają na różne pytania, idą w stronę też wyjaśnienia, trochę wbrew dzisiejszej kulturze, że płeć jest przez Boga
oznaczona, że mężczyzna jest mężczyzną, że kobieta jest kobietą. Bo w dzisiejszym świecie gubimy się momentami w tym. Nawet my wierzący zaczynamy mieć zamieszanie, ponieważ zaczynają nam wmawiać różne rzeczy. Więc myślę, że to jest bardzo ważny temat. Tej książki jeszcze nie ma po polsku. Ale póki co możecie ją sobie kupić na przykład właśnie w formie elektronicznej albo nawet ściągnąć sobie ją w formie papierowej ze Stanów. A autorki tej książki będą gośćmi konferencji, o której już mówię od jakiegoś czasu, 5 października tego roku. Żyj pełnią życia, Boży plan na piękno, kobiecość i związki. Będą poruszać różne tematy. Na pewno też gdzieś będą zahaczać o temat czystości i temat seksualności, więc bardzo Was od razu też zachęcam, więc bardzo Was zapraszam na to wydarzenie. I to by było na tyle. 5 książek, które myślę będą dla Was inspiracją. Zachęcam do nich bardzo. Podlinkowuję je na dole, gdzie możecie je kupić, gdzie możecie sobie o nich więcej poczytać jeszcze. Jeśli ten odcinek był dla Was pomocny, zostawcie mi lajka i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia. We are so excited to be coming, like you said, to Warsaw, Poland on October 5th for a one-day women's conference. Woo-hoo! Now, this conference, we are going to be digging into God's design for beauty, femininity, and relationships. And we're going to be opening up God's word and learning about what He has to say about these areas of our lives and how we as Christian women can define our lives in these areas according to God's good design. This one-day event is put on by the Fullness of Life Foundation, and we hope that you will make plans starting now to join us on October 5th in Warsaw, Poland.